Mieliśmy duże problemy z oczyszczalnią ścieków w Ulanowie, no bo praktycznie nie spełniała ona wymogów takich, jaką mają spełniać ścieki. No dzisiaj udało się oddać, mamy uroczyste oddanie oczyszczalni ścieków po remoncie w Ulanowie. Koszt tego remontu to 1 600 000 zł. Spora kwota tego remontu to pieniądze uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. I tutaj wielkie ukłony w stronę marszałka województwa za dofinansowanie i pomoc w realizacji tego zadania. To zadanie rozpoczęło się w roku ubiegłym. Skończyliśmy właśnie teraz, mieliśmy termin do końca miesiąca czerwca, jednak trochę żeśmy byli zmuszeni przesunąć tę inwestycję ze względu na wielką wodę, jaka była w Ulanowie. Ciężko było uzyskać parametrów, bo zawsze wpływało więcej ścieków niż oczyszczalnia mogła pomieścić, a ścieki była mała ilość ścieków i bakterie po prostu ginęły. Przy tym remoncie jeszcze oczyszczalni ścieków wybudowaliśmy kanalizację w miejscowości Kurzyna Wielka, Mała i Średnia oraz Dąbrówka Ruda. Długość tej kanalizacji to 19 km 710 metrów, także spory to jest kawałek. Mamy podłączone do tej kanalizacji 234 gospodarstw. Zawracamy z powrotem do początek części biologicznej. Gdybyśmy tego nie robili, to sedymentujący osad wypełnił się nam cały osad i musi się rozpocząć. A chodzi o to, żeby jego wyłamać, zatrzymać w oczyszczalni i zatrzymać go w odpowiedniej gęstości. Osad to ma na wąskiej, który to było 4-4,5 kg w metrze sześciennym. To ile wejść? Na chwilę będzie.